Początku trzeba by było promyty wyną, wodzim załyte rany oływoju, a wrzetu dich perewiazaty, tak aby była logika, taki poriadok. Odnak łuka, jaki zausvituju był likarem, koły pod natchnieniem Ducha Świętego pisze to słowo, pisze jakby wse nawpaky. Orygen pojasnuje, że właśnie to mówi, tak pisze, pod natchnieniem Świętego Ducha, żeby zwrócić naszą uwagę, że nie idzie się pro likowania ran fizycznych. On chce nam pokazać, że jeśli ludyna chce dzisiaj być zcielona fizyczno, duchowno, jej trzeba przeżyć proces nawrócenia do Boga. I właśnie w tym polega i sens tych procedur, jakie Samarianin robi. Z początku on jego perewiazuje. Tobto chce pokazać, że ta rana dla Gospoda, tak jak każdy nasz grzech, każdy nasz zranienia, wszystkie nasze życiowe problemy, dla Gospoda to nie jest coś niemożliwe. On może wyrównać wszystkie nasze krwi drogi. Potem poływaje ich masłem. Masło jest symbolem taństwa chrzczenia. Bracia i siostry, my przez chrzczenia stały Bożymi dziećmi. I przez każde taństwo spowiedzi, kiedy wyznajemy nasze grzechy, my powracamy się do tego Bożego dzieciństwa. Tylko przez grzech my odchodzimy od Boga, od Jerozolimu, idziemy w stronę Jerychonu. Ale kiedy doświadczujemy Bożego miłosierdzia, my znowu powracamy się do tego Bożego dzieciństwa. I czego zaraz my najbliższe potrzebujemy? Takiego pokajania, nawrócenia. My, jak naród Ukrainy, mamy powrócić się do chrześcijańskich cenności. My mamy żyć na sprawdzie dzisiaj Słowem Bożym. W naszym życiu dzisiaj na sprawdzie powinni być osnową naszej chrześcijańskiej tradycji. My dzisiaj zwracamy uwagę na różne rzeczy, zachoplujemy się różnymi współczesnymi, modernymi, dużo często oddalonymi od życia jakimiś propozycjami, ideologiami, a zapominamy o tym, co jest nasze, na czym my jesteśmy wychowani, na czym jest zbudowana nasze bogactwo, naszej tradycji, naszej kultury, nasza wiara. I drugim takim elementem, jaki wykorzystuje dla likowania ran Samarianin, jest wino. Jak pojasnuje o tej cerkwi Orygen, to jest symbol Eucharystii. Сьогодні nam potrzebno na sprawdzie żyć Eucharystią, brać udział w Eucharystii, przyjmować do czystych serdec Jezusa, jaki nam daje się Świętemu Przyczastci. I to jest zcielenie. Czemu my zaczęli naszą tutaj zustrzeć w tym sanktuarii w Tartakowie od adoracji preświętych darów? Bo my wierzymy, że właśnie przez obecność Jezusa Eucharystyjnego On sam nas zcieluje, On sam jest tym miłosiernym Samarianinem, który znaje, jak nas likować, jak nam pomóc. I to jest ta prawda, jaką Bóg nam dzisiaj objawiaje. Ostatni krok, jaki robi Samarianin i jaki Jezus chce zdjęcić po odnoszeniu do każdego i każdego z nas, osobowo strażdający. Він бере цього напівживого, садить його на власну скотину і завозить до заїзду. Заїзд, кохані мої, це є образ нашої церкви. Це в нашій церкві є люди різні. Ми тут спілкуємося українською, польською, десь там спілкуються англійською, десь там ще інші мови, різні кольори шкіри, різні традиції, різні культури. Але ми всі є однією церквою, одним Божим народом, одним духовним тілом. І це є цей заїзд, до якого нас Господь запрошує. Сьогодні для нас цим заїздом є цей санктуарій, до якого нас милосердний Самарянин завозить. І віддає в нас в руки Марії, щоб вона піклувалася про нас, щоб вона вислуховувала наші прохання, щоб вона похилялася над нашими ранами, щоб вона нам допомогла знайти це Боже зцілення, якого ми потребуємо. Тому нехай наша тут присутність не буде марною. Нехай всі ці прохання, які ми заносили перед Євхаристією, і заносимо зараз, під час Євхаристії, які маємо в своїх серцях, насамперед, нехай перемінять наші серця,
щоб вони були живими, милосердними, вразливими, серцями наповненими Словом Божим і Божою благодаттю. І нехай Марія сьогодні насправді почує ці наші всі прохання, побачить ці наші рани і змилосердиться над нами. Нехай Господь нам сьогодні дарує мир, якого ми так сьогодні очікуємо, якого так просимо, який нам насправді потрібний, як це повітря щоденне. Нехай сьогоднішня наша присутність буде для нас можливістю стати кращими, стати більш вірнішими Богові і стати як Марія, тихими виконавцями Божої волі. Амінь.